życie chrześcijańskie w XII-XIII wieku wymagało odnowy, szczególnie tutaj w ówczesnej Europie widać było dysproporcje pomiędzy poziomem życia tych najzamożniejszych, czyli możnowładców, rycerstwa, mieszczaństwa. No i przede wszystkim kleru. Pamiętajmy, że kler, jako ludzie, którzy umieli czytać i pisać, musieli też pracować w kancelariach książęcych, musieli się zajmować różnymi sprawami. Msze były po łacinie, nikt ich właściwie nie rozumiał. A co najważniejsze, nawet tym nie byli szczególnie zainteresowani, gdyż właściwie chrześcijaństwo ograniczało się tylko do dużych miast. Tam były dwory, tam były jakieś kapelanie, kapituły. Czyli to zaangażowanie Kościoła katolickiego w sprawy doczesne, materialne, a przede wszystkim polityczne. Panie Maćku, ta sytuacja panująca w Kościele katolickim na początku XIII wieku zapoczątkowała nowy etap w dziejach zakonów katolickich. Jedną z osób, która rozpoczęła ten ruch, był Jan Bernardone. Tak, nazywany Francuzikiem. To był taki złoty młodzieniec pochodzący z miejscowości Asyż, który lubił zabawę, wino, lubił też wojaczkę i nagle coś w nim pękło. Zrozumiał, że nie tędy droga, odrzucił całe doczesne życie, nawet zdjął ubranie, które miał na sobie i oddał rodzicom, na znak, że zrywa z nimi całkowicie i poświęcił się Bogu. Wędrował po miastach, wsiach, miasteczkach, głosił Słowo Boże, odbudowywał zrujnowane wiejskie kościółki. Ale pomagał również tym najbardziej potrzebującym, chorym. On zajmował się między innymi trędowatymi. I Franciszek, zwany później świętym Franciszkiem, założył 3 zakony. Tak, oprócz swojego własnego był także twórcą żeńskiego zakonu klarysek oraz 3 dość ciekawego zakonu świeckiego, tak zwanych tercjarzy. Ewangeliczne życie Franciszka znalazło wielu naśladowców, wzbudzając podziw i uznanie zarówno wśród mężczyzn, jak też kobiet. Jedną z nich była córka zamożnego patrycjusza z Asyżu, Klara. Rzeczywiście dla tejże Klary święty Franciszek napisał osobną regułę. Nie chciał kobiet narażać na to, żeby wędrując po świecie były zaczepiane, dlatego stworzył im taką regułę klasztorną klasyczną, czyli one właściwie nie opuszczały terenu klasztoru, co nie znaczy, że nie spełniały bardzo ważnej funkcji. Na przykład zajmowały się szkolnictwem dziewcząt, co wtedy było ewenementem. Podobnie jak święty Franciszek i bracia zakonni również wyzbyły się wszelkiej własności materialnej, stąd zwane były pannami ubogimi. Idee świętej Klary zostały wprowadzone w wielu krajach. Jedną z osób, która przeszczepiła je tutaj na grunt Polski, była Kunegunda, zwana w Polsce Kingą, księżniczka węgierska, poślubiona księciu małopolskiemu Bolesławowi, zwanemu Wstydliwym. Kinga była także osobą działającą bardzo mocno w takiej sferze społecznej, religijnej. Ona też przyczyniła się do wyniesienia na ołtarze świętego Stanisława. I dlatego tutaj na drzwiach do zakrystii mamy właśnie scenę, jak Bolesław Wstydliwy i Kinga modlą się nad zwłokami świętego Stanisława. Rok po śmierci męża w 1280 roku Kinga w Starym Sączu założyła i uposażyła klasztor klarysek. W Starym Sączu w 1292 roku Kinga zmarła. Zachowały się przechowywane z wielką pieczołowitością przez siostry w klasztorze pamiątki po świętej Kindze, między innymi oprawna w medalion antyczna gemma z obok ażurowym krzyżem. Tak, i do tego taka piękna łyżeczka z agatu. W dawnych czasach wierzono, że kamienie półszlachetne mogą wykazać truciznę, więc bardzo chętnie używano jakichś kubków, jakichś właśnie sztućców z kamieni półszlachetnych. Także trzonek z kryształu górskiego oprawny
w srebro, trzonek dawnej pieczęci. Tak, nie wiadomo do czego służące i w środku wydrążony, więc mógł ten środek służyć na jakieś relikwie. Zresztą to bardzo często relikwie wtedy wkładano praktycznie do wszystkiego. Poza tym zachował się bardzo ciekawy taki trzonek od sztyletu z niewielką figurką, taki właściwie taka bestia jak z bestiariusza, ani to no, zwierzę z głową człowieka. W średniowieczu księgi były niezwykle drogie. Ta musiała kosztować pewno z parę wsi. Co to takiego jest? To średniowieczny antyfonarz. Księga przepisywana mozolnie, ręcznie w średniowiecznych klasztorach. Z pięknymi ilustracjami, służąca do śpiewu. Ten klawikord to jeden z najstarszych instrumentów muzycznych zachowanych w Polsce. Pochodzi z XVII wieku. Posiada unikalny system prowadzenia klawiszy. A ile takich klawikordów zachowało się jeszcze na świecie? Zachowały się jeszcze dwa. Panie Leszku, w dawnych czasach zakony dostawały najczęściej ziemie niezagospodarowane. Dopiero dzięki własnej pracy, dzięki funduszom, jakie zdobyli, przyczyniali się do tego, że nieużytki, pustki osadnicze zamieniały się w żyzne krainy z licznymi osadami, wioskami. I tak samo było tutaj na Sądecczyźnie. To było pogranicze, teren bardzo niebezpieczny. Gdyby nie przybyła tutaj święta Kinga, gdyby nie klaryski, to do dziś byłby tu las z jakimiś drobnymi punktami, gdzie byłyby wioski, osady. Dlatego, mimo iż klaryski miały 40 wsi, to tak naprawdę na ich głowie było no, całe to województwo. Musiały cały czas te pieniądze jakoś lokować, a same żyły w ubóstwie. Zresztą reguła do dzisiaj zabrania klaryskom posiadania czegokolwiek. Wszystko, co mają, a więc habit, mszały, modlitewniki, nawet łóżko w celi, stolik, krzesło, wszystko jest to im jakby użyczone. Obecnie konwent utrzymuje się z pracy sióstr. Pracują one przy klasztornym ogrodzie, szyją szaty liturgiczne, wyrabiają dewocjonalia, a także dodatkowym źródłem wsparcia są niewielkie datki, jakie otrzymują od wiernych czy też pielgrzymów, którzy przyjeżdżają do starosądeckiego klasztoru. Duszo wiązających na pastę nieprzyjaciół, ja otoczę opiekuńcą.